Idzie słoneczko elegancko. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, wybraliśmy się do lasu pokręcić trochę materiałów. Dlatego, że wczoraj, mieliśmy wczoraj kręcić. No, ale jak wyjrzeliśmy za okno rano. No bez kitu, pogodowy psikus był. Śnieg padał normalnie, więc ja tam nawet rzuciłem na fejsa, pojechałem do sklepu fotograficznego dozbroić się jeszcze w parę gratów, które dzisiaj tam zacnie wykorzystujemy na aparacie. Natomiast dzisiaj jest elegancka pogoda i fajna pogoda do kręcenia, więc stwierdziliśmy, że wyjaśnimy wam, o co chodzi z akcją, z challenge'em Forest Zombie. Zapraszamy. Dobrze. A idea jest szczytna. Skąd? Idea jest ze Szczytna. Szczytna idea. Szczytna idea. Dobrze, słuchajcie, ponieważ tydzień temu byłem u chłopaków w Toruniu. Tydzień temu byłeś tak, chłopaków na EDC Campie i rozmawialiśmy na temat roli youtubera, tak? Znaczy takiej społecznej roli youtubera, no bo wiadomo, no my się tam bawimy sprzętem, staramy się wam pokazać bardzo dużo różnych rzeczy. Jednakże jak gdyby wszyscy obracamy się w jakichś tam kręgach około bushcraftowych, około survivalowych, w ogóle takich około outdoorowych, tak? No i była dyskusja na temat tego, jak gdyby gdzie jest granica takiego czynu społecznego, tak? Czy powiedzmy, nie wiem, jeżeli youtuber zachęcił 10 osób czy 100 osób do tego, żeby wyszli z domu, to już jest to czyn społeczny taki, powiedzmy, no, może nie to, że chwalebny, ale czy to już się zalicza do takiego czynu społecznego, czy nie? I była bardzo długa rozmowa. Ja oczywiście z chłopakami, z Markiem, żeśmy rozmawiali, z Grześkiem na temat tego, jak gdyby, czy to w ogóle ma znaczenie, ile osób zachęciło się do tego, żeby rozpoczęli swoją aktywność, tak? Gadaliśmy też między innymi na ten temat, jak gdyby, ile jest ludzi, którzy siedzą przed telefonem, tak, przed komputerem, przed jakimkolwiek monitorem, siedząc właśnie na kanałach YouTube'owych, na Facebookach, Instagramach i tak dalej, a ile jest osób, które rzeczywiście ruszają się do lasu, tak, i prowadzą i szerzą tą aktywność taką okołoleśną, okołobushcraftową, okołoutdoorową. I czy my mamy wpływ na to, że ci ludzie wychodzą sprzed tych ekranów i rzeczywiście lądują w lesie. Lądują w lesie, lądują w górach, kurczę, nad morzem, nad jeziorem, no gdziekolwiek, gdzie jak gdyby można... Idą na spacer w teren nawet. Tak, gdzie można jak gdyby poznać się z takim życiem prawdziwym, bliżej natury, bliżej natury. No, w świeżym powietrzu. Kiedy są bliżej natury. I doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy zachęciłeś jedną osobę, czy 100 osób, tak, w momencie, kiedy w ogóle cokolwiek zrobiłeś, żeby zaktywizować kogokolwiek do tego, żeby korzystał z natury. Korzystał z natury w taki sposób, w jaki my to postrzegamy, tak? Czyli w jakiś tam sposób w zgodzie z naturą, tak? W zgodzie... Z poszanowaniem. Tak. Takiej symbiozie, no. Tak, takiej symbiozie. To jesteś super bohaterem, no. Tak? No bo tak naprawdę, jeżeli każda osoba zachęci jedną osobę, tak? To jest olbrzymi ruch społeczny. I wymyśliliśmy sobie... Podwoi się ilość jakby... Nie, to się będzie zwielokrotniało, tak? No bo tak, jedna osoba, kolejną osobę, ta kolejna osoba, kolejną osobę i wiesz, to taka... To się nazywa chyba postęp geometryczny. Nie wiem, nazywa się to postęp. Tak. Nie mylić z podstępem. Więc jak gdyby wymyśliliśmy sobie, że przyłożymy rękę w pewien świadomy sposób do tego i wymyśliliśmy sobie taki challenge, który nazwaliśmy Forest Zombie. Forest Zombie dlatego, że chcielibyśmy, żeby właśnie móc zaktywizować tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam jeszcze są zombiakami i żeby oni stali się zombiakami natury, tak? Czyli takimi ludźmi, którzy w taki sam sposób będą patrzyli w przyrodę, w naturę, będą się aktywizować właśnie outdoorowo, poza ekranami telefonów, tak? Czyli niech sobie nadal będą sfokusowani, tylko niech to robią w sposób naturalny. O. Czyli no bo tak ogólnie fajnie jest poglądać fajne filmiki na YouTubie, tak? Jak na przykład, to jest przyjemne, co nie? Ale jeszcze fajniejsze jest, kurczę, pójść
Znaczy, i ja... zobaczyć, jak to działa na żywo, co nie? Ja wam wytłumaczę, jak gdyby skąd to się w ogóle wzięło. Dlatego, że rozmawialiśmy na temat tego, jaki jest, między innymi gadaliśmy na temat tego, jaki jest feedback z tego, co robimy, tak, z materiałów, które kręcimy, z jakichś tam rozmów na Facebooku, czy komentarzy na Instagramie, jaki jest feedback od ludzi, którzy rzeczywiście dzięki tym materiałom wyszli w teren. Wyszli do lasu, wyszli gdziekolwiek, tak? I się okazało, że ten feedback jest, tak? I ten feedback nie jest jakiś super obszerny, ale on jest i on jak gdyby też jest narastający. I zdarzyło się tak, że myśmy zorganizowali rozdawnictwo dla patrona, tak? Tak. Teraz i dostaliśmy maila od patrona. Tego patrona. Tak. Dostaliśmy maila od tego patrona i to był zajebisty mail, dlatego że nie rozłożył mnie, dlatego że gość, kurczę, tam podziękował, że dostał latarkę czy coś tam, tylko właśnie napisał, że tam oglądając nasze filmiki, on też... Taka historia taka dosyć rozbudowana. Tak, że on też właśnie, no, kurczę, fajne. Wyszedł do lasu, to, tamto. Mamy przykłady ludzi, którzy na przykład dzieci zabierają do lasu. Gadałem z Markiem, on też właśnie ostatnio opisywał jakiś przypadek, że na jego filmikach jak gdyby ojciec postanowił... Znaczy, dziecko oglądało filmiki, na co przysiedli się rodzice, tak, i też stwierdzili, dobra, to chodźmy w teren, tak, chodźmy do lasu. Zajebista sprawa i stwierdziliśmy, że fajnie by było, żebyśmy to grono, które jak gdyby i ogląda YouTube'y, tak, i tam uczestniczy w jakimś tam życiu facebookowym, ale przede wszystkim uczestniczy w tym naturalnym takim życiu, czyli gdzieś tam właśnie w przyrodzie, gdzieś w outdoorze, gdzieś w lesie, gdziekolwiek, żeby też świadomie jak gdyby starało się zaktywizować tych ludzi. Ja mam parę takich przykładów, kiedy ktoś tam się dowiaduje, że kręcimy takie filmiki i przychodzi do mnie i mówi, a bo wiesz co, bo ja tam kiedyś byłem harcerzem, coś tam, ale teraz to tak tyle lat minęło, tak głupio, teraz bym poszedł do lasu, ale tak jakoś mam takie opory czy coś tam, nie? Więc stwierdziliśmy, że wymyślamy hashtag Forest Zombie, on się gdzieś tu tak czy tak pokaże, nie wiem. Wymyślamy sobie taki hashtag i zachęcamy was do tego, żebyście w tym wyzwaniu również brali udział, żebyście odnajdowali osoby w waszym otoczeniu, którzy chcieliby wyrwać się sprzed ekranów, komputerów, telewizorów itd., itd. i chcieliby rozpocząć czy rozszerzać swoją przygodę z naturą, z lasem, z bushcraftem, z survivalem, czy jakby tego nie nazwał. I żebyście takie osoby zabierali ze sobą, pomagali im jak gdyby wejść w tą... Zajawkę. Tak, wejść w tą zajawkę, w tą ścieżkę taką życia zgodnie z przyrodą, tak? W ogóle życia w przyrodzie, tak? No, czerpania z jakby też takiej energii z tej przyrody, tak? Jo. To jest taki moment, kurde, zatrzymania, który jak my pracujemy intensywnie, to nie wiem jak dla ciebie, dla mnie to jest cenne, że wychodzę sobie i wiesz, i mam taki reset. I to w ogóle coś... to jest, kurczę, temat taki, że moglibyśmy, tak, moglibyśmy, bo gadaliśmy między innymi na ten temat, kiedy bushcraft stał się dla ciebie takim naturalną częścią twojego życia. Bo poszedłeś pierwszy raz do lasu, nie? I... No ja byłem harcerzem, to trochę inaczej. No dobra, no ale... Do... Powrót do tego, jakby właśnie siedząc gdzieś tam, też wiesz, oglądając filmiki, coś, powrót do tego, to naprawdę dużo, dużo mi pomógł w kategoriach takiego oczyszczania głowy, wiesz, z tematów takich dnia codziennego. Znaczy, właśnie już w dorosłym życiu takim, wiesz. My rozmawialiśmy na ten temat, wiesz co, ja pamiętam swoje pierwsze nocki w lesie i pierwszy raz, kiedy dźwięki przyrody były jeszcze takimi dźwiękami nie do końca dla ciebie, znaczy dla mnie, naturalnymi, tak? One były takie trochę... Niepokojące. Tak, niepokojące. I przyszedł taki moment, że nagle te dźwięki stały się zupełnie naturalne. Tak. To znaczy, otworzyłem oko w nocy, aha, coś tam zaszeleściło, coś tam zahaszczyło, coś tam strzeliło, jakieś drzewo pękło, coś tam. I mówię, aha, dalej szedłem spać. Stały się jak gdyby dla mnie częścią mojego otoczenia. Oswoiłeś się. Tak. Stało się, i to był jak gdyby taki chyba pierwszy moment, gdzie ja zajarzyłem to, że tu jest moje miejsce, tak? Że to jest coś, co pozwala mi odpocząć, tak? Znaczy... Ja już kiedyś na ten temat rozmawiałem, takiego poczucia takiej małości, przemijalności i tak dalej, i tak dalej. To jest temat rzeka, nie? Można dyskutować na ten temat bardzo długo.
No wiesz, w sumie to jest, jakby nie patrzeć, to jest nasze środowisko, co nie? My jesteśmy z tego. Te bloki, to wszystko to sobie wytworzyliśmy trochę sztucznie, co nie? Tak, ale z wygody. Z wygody, ale jakby to otoczenie to jest w sumie dla nas to jest naturalne otoczenie, tak? No. No i wracamy do punktu wyjścia. Dobrze. I teraz jak gdyby wracając do wyzwania. Słuchajcie, nie przewidujemy nagród w tym challenge'u, dlatego że tu nie o to chodzi, tak? Ten challenge chcemy wytworzyć z tego powodu, że chcielibyśmy, żeby całe środowisko mniejsze, większe youtuberów, blogerów, ale też ludzi, którzy nie udzielają się zbytnio, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną w kwestiach właśnie życia w naturze, zgodnie z naturą, troszeczkę zaktywizować pod kątem przekazywania tej zajawki kolejnym ludziom, a jednocześnie jest to forma pewnego rodzaju edukacji, tak, bo jak gdyby każda kolejna osoba wyedukowana w jakikolwiek sposób, w której przekazuje się pewne wartości, ona również to, mamy nadzieję, będzie przekazywała. Stąd jest to challenge zupełnie tylko i wyłącznie społeczny. Chcielibyśmy, żebyście, jeżeli podejmujecie wyzwanie, publikowali jakieś blogi, opis, znaczy takie zdjęcie z opisem, tak, krótka historia, takie fotostory, jakiś wpis na Facebooku, jakiś filmik, kurczę, podsyłajcie nam, bo wiemy, że jest kupa kanałów, słuchajcie, mniejszych, jeszcze mniejszych od nas, to zadziwiające, ale są. Jest bardzo dużo takich małych vlogerów, którzy właśnie nagrywają Zajawkowiczów, nagrywają jakieś wypady do lasu, takie rzeczy. Podsyłajcie nam linki na przykład do waszych materiałów, linki do tego, jeżeli będziecie realizowali ten challenge. My z chęcią jak gdyby również będziemy to rozpowszechniać i propagować, żebyście też w jakiś tam sposób mogli przekazywać następnym ludziom te wartości. Które chcemy szerzyć i żeby jak gdyby ten challenge sobie trwał. Po prostu nie chcemy, tak, żeby to... Grupy też wrzucajcie. Tak. No różne, na ogólne, nie tylko na naszym. W sensie, jeżeli ktoś na przykład miałby chęć napisać artykuł z jakąś fotorelacją, to my z chęcią udostępnimy w bloga na przykład, żeby tak. Ktoś mógł taki artykuł napisać. Po prostu chcemy, żeby... Historia wypadu. Tak. Chcemy, żeby to się szerzyło w formie społecznej, tak? Więc zapraszamy was serdecznie, żebyście brali udział włącznie z nami. Jednocześnie, żeby nie być gołosłownym z naszej strony. Ja mam paru znajomych, którzy wiem, że by się z chęcią wybrali. Będę się starał ich zaktywizować. Także pozdrawiamy Maćka na przykład. No ale Maciek już trochę przeszedł na jasną stronę mocy. Wiesz, tak troszkę... Ale mówisz o którym Maćku? Nie, ja mówię, mówię o innym Maćku. To Maćka Sklarczyka pozdrawiam, jak gdyby, który był moim kierownikiem na jednej budowie i wiem, że też z chęcią będzie się aktywizował i będę się starał go troszeczkę powyciągać. Natomiast jeżeli są ludzie, którzy na przykład są z naszych okolic, tak, czyli gdzieś z okolic tu Warszawy, z okolic województwa mazowieckiego i mają też problem, nie mają sprzętu, nie mają doświadczenia, mają pewne obawy, lęki i tak dalej, i tak dalej. Potem pamiętajcie, że jak gdyby to nie musi być wypad na nockę. Bo przecież kto każe spędzać nockę, to może być wyjście rano i powrót wieczorem z jakąś kawą w lesie, z jakimś... Zupką chińską nawet. Tak, z czymkolwiek. To jest jak gdyby, to nie musi być nocka. Ale jeżeli ktoś by miał taką chęć, tak, potrzebowałby kogoś, z kim by wyszedł, tak, czy na nockę, czy na cały dzień, piszcie, odzywajcie się w jakiś sposób do nas, my też będziemy się starali wam... Trochę szpeju możemy też... Tak, zabrać, tak, zabrać, jeżeli ktoś nie ma... Tarpa, tam czegoś. Tak. Piwa raczej się nie pożyczę, co nie, ale hamaczek, tarp, jakieś tam graty. Mamy trochę gratów, jeżeli ktokolwiek byłby chętny na to, żeby również rozpocząć swoją przygodę z szeroko pojętym outdoorem, bushcraftem, czy spacerem po lesie, to zapraszamy was serdecznie do kontaktu i będziemy również się starali, żeby w tym challenge'u własnym, który wymyśliliśmy, brać bardzo aktywnie udział i będziemy się starali zamieszczać takie relacje. Zachęcamy was również do wzięcia udziału w tym challenge'u, więc czekamy na wasz odzew. Mam nadzieję, że odzew będzie szeroki. Możemy powiedzieć, że wyzywamy widzów. Tak, wyzywamy po raz pierwszy wyzywamy widzów. Tak? A nagrody? Nie, też są nagrody. Tak sobie, wiesz, pomyślałem, bo w sumie zobacz, zabierasz takiego gościa do lasu i on łapie tą zajawkę, bo według mnie raczej złapie.
No. I później dzwoni do ciebie za dwa tygodnie i mówi, ty słuchaj, kurde mordo, może pójdziemy do lasu. To jest wartość społeczna, dlatego uważam, to że... To jest nagroda, kurde. Taka akcja, to jest akcja społeczna i dlatego uważam, że te akcje powinny się odbywać tak naprawdę tylko i wyłącznie na płaszczyźnie społecznej, czyli zadowolenie nasze będzie olbrzymie, jeżeli... Tak naprawdę moje zadowolenie będzie olbrzymie, jeżeli chociaż jedna osoba weźmie udział w tym wyzwaniu. Oczywiście niematerialna nagroda. Zajebiście by było, gdyby się dołączyli do tego inni youtuberzy, bo byłoby super, nie? Inni blogerzy, youtuberzy. Też was wyzywamy. Natomiast przede wszystkim jest to taki, jakby to powiedzieć, nie monit, tylko co? Ten? Papierek lakmusowy. Nie, przede wszystkim jest to wyzwanie. Jest to wyzwanie dla widzów i dla wszelkich ludzi, którzy tą aktywność już prowadzą, tak, żeby wciągali w tą aktywność kolejnych ludzi, bo bardzo, bardzo bym chciał. To takie moje marzenie prywatne jest od bardzo długiego czasu. Chciałbym, idąc po lesie gdzieś na jakąś włóczęgę, spacer, cokolwiek, ni stąd, ni zowąd, na offroadzie, poza szlakiem, poza wszystkim, wpaść na kogoś, kto właśnie rozwiesił hamak, tarp lub właśnie robi sobie kawę. Zajebiste mam takie marzenie, jak ja bym chciał kiedyś, kurczę, po prostu tak na kogoś, wiesz, wpaść, wyjść, tak jak tutaj, wiesz, wyjść gdzieś nagle z jakiegoś pagórka i ziomek, nie? I ziomek. I zajebiście byłbym wtedy zadowolony, dlatego zapraszamy was serdecznie. Już nie przedłużamy, bo tak żeśmy się nagadali, nie wiem ile tutaj 17? Jest. 17 minut, nie? Światło. Myślałem, że jest gorzej. Światło nam spadło. No bo jesteśmy w cieniu brzozy. W cieniu brzozy, czekajcie, już mam tam. O. Czekaj, to w tą stronę. Wiesz, narastaje drog. O! O, poprawiliśmy światło. Jest gitas. Jest 17 minut, jeszcze możemy 13 minut popitać, bo... Nie, dobra, koniec. Słuchajcie, jeżeli będziecie brali udział, oczywiście my też będziemy się starali ten hashtag wyłapywać na YouTubie i na Facebookach i na Instagramach i wszędzie. Natomiast fajnie by było, jeżeli będziecie realizować, żebyście się nas odzywali, a my będziemy starali się to jak gdyby kolportować dalej, tak żeby to docierało do coraz szerszego grona odbiorców. Tak? Si, no. Senior. To do zobaczenia. My mamy jeszcze parę materiałów ci do nagrania, więc spoko, z tegoż miejsca będzie jeszcze kilka nagrań. Pozdrawiamy z lasu. Pozdrawiamy z lasu. Pozdrawiamy i zapraszamy. Zapraszamy do lasu. Tu jest fajnie. Hashtag Forest Zombie. Hasz. Wszystko co ma na nazwie hasz jest fajne. Wszystko co, tak, hasz jest spoko. Hasz jest spoko. No i zmienimy tak w ogóle. I zmienimy teraz w ogóle tą fokus kanału na hashtag. Testy narkotyków, twardych, miękkich. Tak, cały kompet. Relacje z gwałtów, kradzieży. Weź kurwa tu nagraj, weź nagraj tutaj jakiś film, który wiesz, ma przesłanie, sens i w ogóle.